proszę Państwa, muzyka wyłania się z naszej wyobraźni. A więc to, kim człowiek jest, w ten sposób potrafi odbierać muzykę, jaką ma osobowość. Jeżeli ktoś krzyczy, cały czas krzyczy, to nic nie słyszy. Muzyka powstaje z ciszy, tak jak już Państwu 100 razy mówiłam, a więc wyłania się obraz muzyczny z ciszy w doskonałej akustyce sali albo w doskonałym nagraniu, tak jak Deutsche Grammophon, gdzie słychać wszystko. Wszystko, co artysta sobą reprezentuje w ułamku sekundy, w kilku chwilach, podczas godziny słuchania. Także, mili Państwo, po prostu kim jesteśmy, musimy kształcić się, całe życie się kształcić, by być coraz bardziej wartościowymi ludźmi. Ludźmi sztuki, ludźmi, którzy postrzegają sztukę, potrafią ją zrozumieć, odczuć, wzruszyć się nią. Musimy kształcić w sobie tę umiejętność. Umiejętność słuchania, umiejętność przekazywania drugim ludziom swojego serca i duszy i swojego umysłu. Umiejętność wysławiania się, mili Państwo, my Polacy musimy umiejętność wysławiania się, tworzenia słów w mowie, musimy sobie wypracować, abyśmy nie mówili śmietniskiem języka, tylko byśmy mówili tak, jak czuje nasze serca, jak czujemy w prawdzie, postrzegamy świat. Prawdzie. To jest fragment moich przemyśleń. Pozdrawiam serdecznie, pianistka Justyna Filip.